BMW X5 F15 z fabrycznym systemem Hi-Fi, ale do Hi-Fi to temu systemowi bardzo daleko było. Zamontowaliśmy głośniki audio system X200 BMW plus Evo, wzbogacone o midrange z wyższej serii HX100 Dust. Jak widać, litery HS25 z tym dużym zawieszeniem kopułki wysokotonowej. Zdejmować tych... A tu już na środku, dlatego że radio strzela bas, jak nie jest na środku fader. Pełny bas jest tylko po środku. Bas jest clear, właśnie ty mówisz, że bas jest zupełnie inny i rzeczywiście jest, ale też góra, no to wiadomo, to trzeba mieć trochę wyszkolony słuch, ale te tony wysokie to oceniają nawet tacy bardzo, bardzo zaawansowani audiofile, że te tony wysokie w tych zestawach są fantastyczne, zupełnie inne. Przede wszystkim dużo delikatniejsze są te tony wysokie niż bo te fabryczne są takie jazgotliwe nieco. No, ale jest różnica potężna, a w miarę wygrzewania ta różnica będzie się pogłębiała. Także myślę, że klient będzie zadowolony, my również jesteśmy zadowoleni, bo efekt jest... Zresztą klienta tak troszeczkę przed wydaniem samochodu uświadamiam, że no, sama wymiana głośników to jeszcze nie musi dać takiego pełnego efektu, że to nie jest jeszcze jakby całość, co można uzyskać, ale i tak zawsze jest pozytywne zaskoczenie, bo dobre głośniki robią robotę. Jest różnica, no średnie się pojawiły, wysokie to już w ogóle, bo to z tym było bardzo słabo, ale no jest jest pierwszy, pozytywnie. Na pierwszy rzut ucha słychać różnicę. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiam w takim razie, polecamy się na przyszłość i proszę oglądać nasze filmy na YouTubie.